Szósta kolejka pierwszej ligi amatorskich rozgrywek piłki nożnej zapowiadała się bardzo ciekawie. W meczu na szczycie lider Metek pewnie pokonał mistrza poprzedniej edycji Drewpol & Meble Kropkowski. Doświadczona ekipa Medtek rozegrała bardzo dobry mecz. Dyscyplina taktyczna w połączeniu z umiejętnościami i skutecznością graczy liderującej drużyny pozwoliły odnieść w pełni zasłużone i wysokie zwycięstwo nad mistrzem poprzedniej edycji i trzecią drużyną w tabeli Drewpol & Meble Kropkowski. Po pierwszej połowie Medtek prowadził 3-0. W drugiej części meczu także gola nie stracił, a dołożył dwie bramki. Hat-tricka w tym spotkaniu strzelił Marek Szczepański, który wraz z Kacprem Milewskim z Pit Stop Serwisu prowadzi w klasyfikacji strzelców. Milewski trafił w meczu pit stopu z pauzą do siatki dwa razy, a wicelider wygrał po zaciętym boju 6-4. Do przerwy był remis 2-2. Pit Stop Serwis traci do lidera 3 punkty. O czołowe lokaty poza wymienionymi zespołami walczą jeszcze Grześkowiak Team, który pokonał 5-2 SZL Monterów oraz GSD Tczew. Ambitny Beniaminek pierwszej ligi wygrał 4-0 z Użlis Nieruchomości. O zwycięstwie zdecydowała lepsza druga połowa w wykonaniu GSD. W związku z Bożym Ciałem pierwszoligowcy mieli pauzę. Wracają na boisko kompleksu Orlik imienia Kamili Skolimowskiej w czwartek 2 czerwca. Organizatorem rozgrywek jest Powiatowe Centrum Sportu.